sobie tępią. Ta historia się wydarzyła nie za górami, nie za lasami, tylko właśnie w Elblągu. Żył młody Pietrek. Pietrek ze swoją rodziną. Jego mama pracowała z domem. Mama, jak to mama, zajmowała się gospodarstwem domowym. Tata, jak to tata, nie wiadomo, czym się zajmował. Ale był bardzo poważny. Jednego razu tata powiedział do Pietrka. Pietrek, dosyć już leniuchu chowania. Do szkoły to cię nie poślę, bo teraz drobny to ty nie jesteś. Piekarczyk odpowiedział. Ojcze, a gdzie mam iść? Mistrz Janciak przyjmie do piekarni i będą na ciebie mówić piekarczyk. Chciał, nie chciał, poszedł na następnym razem z tymi piekarskami. Wtedy stał się czeladnikiem piekarskim. Tak rozpoczął pracę mistrza Jana w piekarni. Piekarczyk zawsze ma przy sobie sprzęt, łopatę i też uważa na swoje ręce. Bierze ciasto na łopatę, żeby upiec ciasto. I w tym czasie na zamku krzyżackim w Królewcu krzyżacy się naradzali, jak tu napaść na Elbląg. Mistrz zakonu krzyżackiego Albrecht i dwa konturowie o trudnych niemieckich nazwiskach. Gaspard, mistrz Wątyn Mebel. Naradzali się, jak tu napaść i odzyskać miasto Elbląg. Albrecht powiedział: wezwałem was, konturowie, w niezwykłej ważnej sprawie. Musimy odbić gród. To przecież nasze miasto. Prawda? Odpowiedzieli konturowi. Zaczął je zbiegać. Był nim Borchert. Wiedzieli, jak to zrobić. Rycerzy wyruszyło z Królewca na Elbląg. Spotkali się w okolicach Frąborka w jakiejś karczmie. Kiedy najlepiej napaść na Elbląg? 8 dnia marca. I będzie obrony w mieście. Ucieszyli się i ruszyli w drogę. W danym czasie karczmarz Bartosz zauważył krzyżackich rycerzy idących w kierunku Elbląga. Postanowił jak najszybciej zawiadomić burmistrza miasta. Przybył do ratusza i krzyknął głośno: Krzyżacy! Co krzyżacy? Siłą wielką ku nam podążają. Został jednak wyśmiany. Ktoś powiedział, że musiał wypić za dużo piwa, bo bajki opowiada. Marca Pietrek miał kłopot z piecem.
Mistrz Jan powiedział, że potrzebna jest łopata, wiadro i nakop trochę gliny. Pietrek wiedział, gdzie ma pójść. Gdy wyszedł przed bramę, znieruchomiał. Posłyszał, jak jadą na koniach i na piechotę. Krzyżacy! Krzyżacy! Lecz nikt go jeszcze nie słyszał. I uderzył mocno w sznurek, a krzyżacy byli bliżej. Gdyby tylko kraty można było opuścić. Lecz kraty były umocowane na grubej linii. On nie dawał za wygraną i już spadło. I pierwsi krzyżacy zostali uwięzieni. Zamkowej obrony przyszła pomoc i Elbląg został uratowany. Burmistrzowi potem było trochę wstyd, lecz zgodził się wystąpić przed ludźmi. Burmistrz podziękował Pietrkowi za bohaterstwo. Dziękuję ci, piekarczyku. Jesteś naszym bohaterem. A od tego dnia Pietrek był szanowaną i znaną osobą. Wszystkie panny były w nim zakochane. Z kim się ożenił, nie wiadomo. A na starym mieście była jego podobizna z łopatą. Coś jest zmyślone, a drugie jest prawdziwe.